Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko telewizji Polsat i czterem spółkom z grupy Discovery. Spółki z grupy Discovery i telewizja Polsat zajmują się dystrybucją programów telewizyjnych. Takie programy są sprzedawane operatorom telewizyjnym, w tym sieciom kablowym, i to z ich strony wyszedł sygnał, że silniejsi nadawcy mogą nadużywać swojej pozycji na rynku. Do urzędu trafiło bardzo wiele skarg operatorów kablowych, stowarzyszeń branżowych oraz konsumentów dotyczących braku możliwości swobodnego wyboru oferty programów telewizyjnych. Sygnały od operatorów wskazywały na pogłębiającą się nierównowagę rynkową między nadawcami a operatorami, za co w konsekwencji płacą konsumenci. W przypadku operatorów nieopłacalne jest kupowanie pojedynczych kanałów. Mają oni ograniczone możliwości swobodnego tworzenia oferty dla swoich odbiorców, ponieważ są zmuszeni kupować wiele kanałów. I umieszczać je w konkretnych pakietach, sprzedawanych potem widzom. Powyższy stan jest konsekwencją polityki sprzedażowej nadawców lub dystrybutorów telewizyjnych, telewizji Polsat oraz spółek z grupy Discovery. Telewizja Polsat oferuje pakiet 28 programów. Zaś grupa Discovery pakiet co najmniej sześciu programów. Po tym jak WOKIK przyjrzał się sytuacji, podjął decyzję o wszczęciu postępowania antymonopolowego. Przyjęty przez Telewizję Polsat i spółki z grupy Discovery model sprzedaży programów może stanowić niedozwolone wykorzystanie pozycji na rynku dystrybucji programów telewizyjnych. Działania podejmowane przez grupę Discovery i Telewizję Polsat w ocenie Woki mogą utrudniać rozwój mniejszych nadawców. Z kolei konsumenci otrzymują ofertę, która odbiega od ich realnych potrzeb. Chcąc oglądać swoje. Ulubione programy muszą zapłacić również za takie, które w ogóle ich nie interesują. Za nadużywanie dominującej pozycji przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu.